Mateusz Borek, jesteśmy po gali MB Boxing Night 10. No i krótko, jak wrażenia? Jak wrażenia? Za nami już gala 10. Słuchajcie, zupełnie poważnie. Chodziło mi o to, żeby stworzyć od początku do końca pewną całość sportowo-artystyczną. Bo wydaje mi się, że jednak dzisiaj przy założeniu, że nie mamy wielkich czempionów, którzy generują gigantyczne zainteresowanie, to wiadomo, że my, promotorzy, musimy pomóc w pewnej kreacji widowiska. Koncepcja na dzisiaj była w tytule roboczym Latino Night. Wielu zawodników z Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej. Chciałem dobrych walk, równych zestawień, niezłego matchmakingu, kolorytu, rytmów, muzyki. Całości jakby artystycznej, takiej estetycznej, jeśli chodzi o prawę tego wydarzenia. To znaczy chciałem, żeby było zadowolone ucho kibica, oko kibica, jeśli chodzi o grę świateł, o LEDy. Myślę, że te rytmy zrobiły swoje, bo jakoś tak, nie wiem, wszyscy ci, którzy mają sentyment, no niekoniecznie do serialu typu Niewolnica Izaura, ale bardziej pewnie do Escobara, to byli zadowoleni z tego, że jednak trochę tych skocznych rytmów dzisiaj usłyszeli. Jeśli chodzi o sport, pewnie w niektórych walkach było troszeczkę lepiej, w innych trochę gorzej. Natomiast no, też wiadomo, że na samym końcu to jest jakieś widowisko sformatowane i pod halę, i pod telewizję. Prawdę powiedziawszy, dzisiaj ta hala była troszeczkę za duża, bo było prawie 2000 ludzi, ale to troszkę zginęło, bo to jest hala duża po prostu na 5000 plus parkiet. Czyli tutaj tak naprawdę moglibyśmy robić Polsat Boxing Night, taki przenieść z Częstochowy z dawnych czasów i zapełnić tę halę. Natomiast no, wiadomo, wątki i jakby historie ekonomiczne. Znalazłem w tym mieście po prostu ludzi, którzy chcieli ze mną w to się pobawić, którzy mi pomogli bardzo mocno na czele z panem prezydentem Krystianem Pilastowskim, na czele z moim przyjacielem Marcinem Antrzakiem, właścicielem Calisi One, czy też hotelu Hilton. No, no nie ma co ukrywać. My w Polsce, jeśli chodzi o pieniądze z telewizji, nie dysponujemy takimi budżetami jak nasi koledzy promotorzy w innych krajach europejskich i dlatego gdzieś tam musimy po prostu szyć, musimy, brzydko mówiąc, ciułać. Pomoże nam miasto, pomoże nam kolega sponsor, pomoże nam trzech partnerów, ludzi, którzy nas lubią, znają, być może z innej działalności biznesowej czy artystycznej. Sprzedamy trochę biletów i próbujemy czasami nieudolnie zamknąć ten budżet. Także ważna wygrana Damiana Wrzesińskiego. Prawdę powiedziawszy, nic nie wiedzieliśmy o Julio. On zaryzykował, wziął zawodnika wysokiego z zasięgiem leworęcznego. Natomiast no, myślę, że rozegrał tę walkę dobrze, spokojnie, na swoich zasadach. Powiedziałbym, że był taki bardzo, bardzo aktywny i dobrze pracujący w tej walce. Może tam nie było fajerwerków, natomiast mi bardzo często w polskim boksie po prostu brakuje takiej pracy przez 3 minuty. Że wychodzi zawodnik do rundy i próbuje połowę przestać, schować się, zniszczyć jakby walkę. Natomiast Wrzesiński jest zawodnikiem, który jest zawsze dobrze przygotowany motorycznie, kondycyjnie i on w każdej rundzie dobrze pracuje. Młodziński, Kucharski, od początku wiedzieliśmy, że zestawienie 50-50 i takie też było, gdyby nie knockdown, to byłby werdykt w drugą stronę. Jeśli chodzi o walkę ciężkich, no to chciałem tę publiczność rozgrzać na początek. Weszło prawie ćwierć tony do ringu. Nokautu nie było, ale chłopaki tam trochę ciężkich ciosów wymienili. Ważna wygrana Łukasza Wierzbickiego, który myślę, że w wielu fragmentach tej walki mógł się podobać. Świetnie skontrował swojego rywala. Łukasz w ogóle jak nie stanie na tych nogach i jak nie ma takiego pierwszego przytkania w walce, to wygląda świetnie. To wygląda na zawodnika, którego stać już w tym momencie na zdecydowanie walki z innymi rywalami. Ale potem przychodzi ten pierwszy mini kryzys, to pierwsze przytkanie i gdzieś się ten plan zaczyna gubić. No, wydaje mi się, że jest niezła chemia jego z trenerem Dylakiem, podobnie jak Wrzesińskiego i być może z tej mąki jakiś chleb fajny będzie. No i jeśli chodzi o walkę wieczoru, wiadomo, mam trochę poczucie niedosytu, bo ile razy Łaszczyk wychodzi do ringu, to ja chcę widzieć koncert. To ja chcę widzieć coś ekstra, czego jest mało albo czego nie ma polski boks. Natomiast też trudno mi od zawodnika, który 9 miesięcy nie boksował, który miał ciężką kontuzję, operację, żeby wyszedł i nie miał w sobie rdzy, żeby się zgadzało oczko, dystans, nie wiem, ponowienie akcji, spokój, celność. No to wszystko Kamil ma, tylko Kamil w topowej formie.
Tutaj też jak wydaje mi się, że klasa rywala zrobiła swoje, bo ktoś powie, zawodnik z niższej kategorii. No fajnie, tylko że on z tym Palomaresem 16-2 czy 16-1 to boksował w limicie kategorii 57 kg. Jest drugi na 297 w swojej kategorii w Meksyku. Jest 28 na świecie na boksreku. No też nie przyjechał zawodnik, który nie wiem, na co dzień uprawia kukurydzę i dwa razy w tygodniu przyjdzie do gymu, tylko przyjechał poważny zawodnik, który chciał zdjąć skalp. No walka była równa, ja tego nie sędziuję. Wiadomo, że boksujesz u siebie, to masz zdecydowanie przy równych rundach szansę na zwycięstwo. To jest materiał poglądowy dla Kamila. Sam Kamil nie jest do końca zadowolony, albo w ogóle nie jest zadowolony z tej walki, podobnie jak jego trener. Wiedzą, nad czym muszą pracować. Ja przede wszystkim myślę, że Kamil w tym wieku, bo to często w sporcie jest tak, że im jesteś starszy, tym potrzebujesz regularniejszych startów. Piłkarz starszy musi grać co tydzień, musi ciężko trenować. Zawodnik starszy w boksie musi regularnie toczyć walki. On cały czas musi pracować, on cały czas musi być aktywny. Ja pamiętam, jak zrobiłem pierwszą walkę Kamila z Jegorowem, to wydaje mi się, że w tym momencie zaczął się taki dobry okres takiego roku, gdzie trzy razy zaboksował z rzędu co 3-4 miesiące. I nawet niech to będzie jedna łatwiejsza walka, dwie trochę trudniejsze, ale rytm. To jest miesiąc przerwy po walce i znowu pracujemy. Albo 3 tygodnie przerwy, zaczynamy się już ruszać. A tutaj jednak było 9 miesięcy, Achilles, jeszcze przecież pewnie 8 tygodni temu to Kamil, jak z nim rozmawiałem, to ciągnął trochę nogę za ciałem. No te sparingi też były takie raz lepsze, raz trochę gorsze, jak mówił mi trener. Także ważne zwycięstwo, ale przede wszystkim myślę, że cenna lekcja i no i Kamil sobie też zdaje sprawę, że regularność startów to jest dzisiaj jakby klucz, żeby no dojść do tej swojej topowej dyspozycji, bo tylko ta topowa dyspozycja przy sile tej kategorii da mu szansę na coś. To nie jest tak, że nawet dzisiaj Kamil w topowej formie będzie faworytem w walce z pierwszą 20. Nie. Topowa forma da mu szansę na równe szanse w walce z kimś naprawdę z topu. Mówisz tutaj właśnie o tej regularności, no ale wiemy, że pewne perypetie związane organizacyjne z Kamilem Łaszczykiem są, a wy którą drogą chcecie jakby teraz podążać, no bo tutaj sankcjonowało PWBZ ten pojedynek i wy kierujecie się w stronę tego pasa Mistrza Europy, to jakby po to było zorganizowane? Słuchaj, ja zawsze robię sport dla ludzi i staram się zawodników traktować po partnersku. I nie przewożę zawodników, żeby się przewracali po to, żeby ładnie mówić, że gdzieś dbam o ich aktywność co 3 czy 4 miesiące, bo mnie w ogóle takie walki nie interesują. I od samego początku każdemu z zawodników, który u mnie startuje, starałem się taką jakby tezę swoją i swój pogląd na ten temat przekazać. To sytuacja jest ekstremalnie idiotyczna. 3 komisje dzisiaj nadzorujące galę. Kamil Łaszczyk ma 30-0 w tej chwili w rekordzie. Natomiast otwieramy BoxRec, teoretycznie portal statystyczny, a tak naprawdę portal robiący biznes, bo to jest portal, który analizują wszyscy promotorzy, wszyscy menadżerowie. Każdy gdzieś zawodnika zaprasza na bazie miejsca w rankingu i aktywności. No dzisiaj Kamil Łaszczyk, jak popatrzymy, wpiszemy Łaszczyk, to jest słowo inactive, czyli nieaktywny i ostatnia walka czerwiec 2020, Aruamów Piotr Gudel. Nie ma walki z Eskanezem z października i nie będzie dzisiejszej walki z Valdesem. Przystałem jakby na sugestię zawodnika, który jest w rankingach EBU i European Union i chce podążać drogą EBU. Czy jest to najwłaściwsza droga? Nie wiem, można było poszukać coś w stronę IBF Europe, WBO, European, chociaż w tej chwili mistrz olimpijski, chyba tam z tego co pamiętam, z rekordem 4-0 na zawodowym ringu jest mistrzem Europy właśnie WBO European. Natomiast no, sytuacja jest tragiczna. Jest tragiczna dla promotorów, jest tragiczna dla zawodników, jest tragiczna dla naszego boksu, no bo teraz w jaki sposób ktoś ma zaprosić dzisiaj Łaszczyka na kasową walkę, skoro patrzy i mówi, ty gość nie boksuje półtora roku, I facet ostatni raz boksował w czerwcu 2020. Z drugiej strony ja też nie jestem jakimś szalonym optymistą, jeśli chodzi o błyskawiczną szansę jakby boksowania o pas europejski. No bo jednak jeśli Eddie Hearn, najpotężniejszy promotor świata, załóżmy ma swojego zawodnika z pasem i może w tych rankingach pomieszać, bo wiemy jak wygląda świat zawodowego boksu, to nie wydaje mi się, żeby Kamil Łaszczyk był jego pierwszym wyborem
na walkę o Mistrzostwo Europy, bo to, że dzisiaj zaboksował trochę słabiej, to nie znaczy, że ten chłopak nie potrafi boksować i że go zepnie, nie wiem, rywalizacja z dobrym zawodnikiem europejskim, bo on nie z takimi boksował, nie z takimi sparował. Także no, jest na pewno trudna sytuacja, taka dyplomatyczna, ponoć coś ma się ruszyć na dniach, tylko że ja już to na dniach to słyszę od kilkunastu miesięcy. Na dniach słyszałem, że tydzień temu, 18 października, zostanie podpisane porozumienie. Natomiast na razie to tylko czytam korespondencję mailową między komisjami, prawnikami. Promotorzy wydają pieniądze, ludzie przychodzą na walki. Jedni udają, że jakichś walk nie było, mimo że były transmitowane w telewizji. Drudzy mówią, że ci powinni być zawieszeni. No i trwa takie polskie piekiełko, które za przeproszeniem no, jest dla nas. Na dniach to z czego ma wynikać? Słucham? Na dniach to z czego ma wynikać? Na dniach? Z nadziei. Tyle nam zostało w polskim boksie. A co z tym okrągłym stołem, bo miał być okrągły stół? Trzeba pytać króla Artura. To tylko robocza nazwa, chociaż wpadająca w ucho, TVP Sport Boxing Night. Może to jest jakaś nadzieja dla polskiego boksu, niech Tymex, MB Promotions, Knockout robią swoje ważne, potrzebne gale. A raz, dwa razy, może trzy razy w roku niech pojawi się ten słynny konsensus promotorów i właśnie taka gala, która będzie taką wisienką na torcie. Dosyć trudny projekt do zorganizowania. Nie powiem, że niemożliwy, ale trudny. Z kilku względów. Po pierwsze, no jednak podział tej karty. Nawet gdybyśmy tutaj się dogadali, że każdy z promotorów wystawia dwóch zawodników, bo tak to sobie wyobrażam, że sześć dobrych walk, 8-10-rundowych, potem byłaby dyskusja, kto w main evencie. Potem by się zaczęło gdzieś tam przeciąganie struny, że może zrobić dwa polsko-polskie starcia. No tyle, że u jednego promotora w zawodnika zainwestowano gigantyczną kasę i robiono mu kilka main eventów, a drugi promotor na przykład swojego zawodnika w tej kategorii, któremu idzie całkiem nieźle, no tak traktował na zasadzie trochę uda się, to się uda i niekoniecznie był koniem pociągowym stajni. Jest kilka kategorii, gdzie w ogóle wewnętrznie nie można nic zestawić, no bo kto ma boksować z Łaszczykiem? Nikt, nie ma w Polsce. Kto ma boksować z Wrzesińskim? Nie ma. Kto ma dzisiaj boksować z Wierzbickim w półśredniej? Runowski gdzieś tam wyjeżdża do Anglii i tak naprawdę Tomek Babiloński mówi, że to jest jego zawodnik, Runowski twierdzi, że jest wolny. Surowatko wygrodzi. No ale w jakiej kategorii? To była taka półśrednia plus ile, panie Łukaszu? Już nawet nie wiem. Plus więcej niż my 10 lat temu w stosunku do swojej wagi. Także chyba nie za bardzo myślę, że Michał byłby dzisiaj w stanie zrobić 66-678, żeby wyjść do walki z Łukaszem. I tak naprawdę to wiesz, zostaje kilka kategorii, gdzie tak naprawdę promotor ma kilku zawodników sam w swojej stajni. No, czy dzisiaj na przykład Andrzej jest gotowy na to, żeby zrobić walkę Głowacki-Masternak? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że po to Masternak zrezygnował z walk u mnie, gdzie boksował na dużych eventach z zawodnikami dużo lepszymi niż boksuje, bo boksował u mnie z Silachem w Gdańsku i z Kalęgą opas WB i Repien. Po to, że przekonał go promotor wizją, że go szybko doprowadzi do walki o Mistrzostwo Świata za duże pieniądze. To dlaczego miałby dzisiaj rezygnować z tych marzeń i walczyć wewnątrz grupy z Krzysztofem Głowackim? No więc też pewnie byłaby tutaj taka zagadka, kto w main evencie. A poza tym, no wiesz, no, trzeba by dzielić ring. Każdy z nas ma swoich partnerów biznesowych. I co, wyszłaby największa gala w roku i ja miałbym powiedzieć na przykład czterem ze swoich sześciu partnerów biznesowych: panowie, no fajnie, że mi pomagacie na mniejszych galach, ale przychodzi największy event i was nie zmieszczę. No, a w innym przypadku, jakby każdy chciał zmieścić swoich sześciu czy siedmiu, już abstrahuję od tego, że na przykład, nie wiem, no żaden bookmacher by się nie zgodził, żeby być na macie obok innego bookmachera. No to co, za chwilę byśmy zrobili, nie wiem, słup ogłoszeniowy, bo byłoby tam jak w lidze austriackiej na koszulkach 10 lat temu, 25 firm na tej macie, gdzie tak naprawdę żadna by nie była wyeksponowana. Także no, sytuacja jest dosyć trudna, natomiast jak to mówi mój przyjaciel, były pięściarz mistrz świata Tomek Adamek, jak Marek Szkolnikowski wyciągnie sakiewkę i będą się zgadzać dudki, to być może... Big Boss, tak? Tak, Big Boss, nie wiem czy Big Boss jest jeden w Polsce, akurat w telewizji Polsat, natomiast jak wyciągnie telewizja Polska dudki i się będą te dudki zgadzać, to myślę, że przy zgadzających się dudkach szybciej zgodzą się promotorzy i wspólnie zrobią TVP Sport Boxing Night. A ja jeszcze pozwolę sobie w moim ostatnim pytaniu nawiązać do tego, co jest też na mojej kostce mikrofonowej. MMA jutro w Abu Zabi usłyszymy And Still? And Still usłyszymy, jestem przekonany. Janek jest w dobrej formie, Janek jest pewny siebie. Janek jest zawodnikiem dojrzałym. Wydaje mi się, że
To, co najtrudniejsze, to za Jankiem, który przecież pamiętamy, był nawet bliski zwolnienia z UFC. Wydaje mi się, że jutro pokaże mistrzowską klasę. Tak obserwuję go od kilku dni, jak się zachowuje. Widzę człowieka pewnego siebie, świadomego swoich umiejętności. To nie jest ten czas, żeby Jan Błachowicz tracił pas mistrza świata UFC. Absolutnie jest Gloverem Teixeirą. Także przyjeżdżamy do domu, zamawiamy catering dietetyczny, wodę i kibicujemy Oleksiejczukowi, potem Marcinowi Tyburze i na koniec oczywiście Jankowi Błachowiczowi.